37 rok. Na początku mordy wymierzone były w byłych polskich jeńców wojennych, którzy po 1920 roku pozostali w Związku Sowieckim. Następnie w emigrantów politycznych, członków polskich partii i w ludność polską w zachodnich regionach przygranicznych. Lecz już kilka tygodni później Jeżow wydał rozkaz rozszerzenia operacji na wszystkich Polaków. Polacy muszą zostać wyniszczeni całkowicie. Kto wpadł w szpony NKWD jako Polak, musiał liczyć się z najgorszym. Zupełnie nieistotne było przy tym, czy aresztowany uważał się za komunistę, czy nacjonalistę. Zamordowani zostali prawie wszyscy członkowie polskiej sekcji międzynarodówki komunistycznej. W sierpniu 1938 roku została rozwiązana Polska Partia Komunistyczna, ponieważ prawie wszyscy jej członkowie zostali aresztowani albo zamordowani, a z terenów Ukrainy zostało wypędzonych ponad 35 tysięcy Polaków. Nawet w regionie Dalekiego Wschodu, w obwodzie Amurskim i na Kamczatce siepacze Stalina polowali na polskich białogwardzistów, utrzymujących rzekomo kontakty z japońskim konsulem w Chabarowsku. I z rosyjską arystokracją, która po rewolucji osiadła po tamtej stronie granicy. W lipcu 1938 roku Mołotow otrzymał raport swojego pełnomocnika z tamtego regionu, który informował go, że wrogowie i szpiedzy robili swoją brudną robotę we wszystkich tamtejszych instytucjach. W instytucie geologicznym w Haberowsku pracuje półpolka, donosił raport. We wszystkich miastach Związku Sowieckiego Siepacze Jeżowa tropili członków mniejszości narodowych. Litwini, Estończycy, Finowie, Kurdowie, Grecy, Ormianie, Bułgarzy, Chińczycy i Turcy uważani byli, jeśli żyli poza swoją ojczyzną, za zagrożenie dla sowieckiego porządku. Internacjonalizm z lat wcześniejszych przestał się liczyć. Gra z internacjonalizmem. Jak wyraził się sekretarz partii w Krasnojarsku Sobolew, musi się teraz skończyć. Wszystkich reprezentantów mniejszości narodowych trzeba wyłapać, rzucić na kolana i zniszczyć jak wściekłe psy. Radziwiłowski, szef moskiewskiego NKWD, wspominał, że Jeżow zlecił mu zainscenizowanie litewskiej antysowieckiej organizacji podziemnej, aresztowanie kilku litewskich komunistów i wydobycie z nich torturami potrzebnych zeznań. Polacy i Litwini byli szpiegami, co do tego Jeżow nie miał wątpliwości. Nie potrzeba było na to żadnych dowodów. Z tym towarzystwem nie trzeba sobie robić kłopotów. Trzeba dowieść, że Litwini, Polacy i inni, którzy są w WKPB, wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej Bolszewików, są szpiegami i dywersantami. W listopadzie 1937 roku w Kijowie wyciągnięto z domów i deportowano 5000 rodzin niemieckich i aresztowano wszystkich Chińczyków, którzy przebywali w tym mieście. W Charkowie NKWD rozpoczęło aresztowania członków mniejszości narodowych, których krewni żyli w krajach graniczących z sowieckim państwem a więc Ormian, Greków, Bułgarów, Polaków, Niemców i Litwinów. Ich zrzeszenia zostały zamknięte. A gazety zakazane. W poszukiwaniu podejrzanych czekiści przeszukiwali książki telefoniczne i spisy meldunkowe. W tym czasie opustoszały też wsie zajmowane przez kolonistów niemieckich w pobliżu Harkowa oraz osiedla estończyków i Finów niedaleko Leningradu. Na Syberii przeczesano nawet szeregi Armii Czerwonej, oczyszczając je z Niemców i Polaków. To jest Aresztując wszystkich żołnierzy i oficerów tych narodowości. Nigdzie jednak terror nie szalał okrutniej niż w Donbasie, w Zagłębiu Węgla i Stali, gdzie NKWD w trakcie operacji likwidowania mniejszości narodowych wymordowało niemal wszystkich pracujących tam Niemców, Polaków i Litwinów. W listopadzie 1937 roku Jeżow nakazał placówkom NKWD w Donbasie. Aresztować wszystkich Greków zamieszkałych w tym regionie. Dotknęło to 3628 osób pochodzenia greckiego, z których 3470 wymordowano w ciągu czterech miesięcy. Niekiedy ofiary nie rozumiały, dlaczego spotykają ich te represje, ponieważ nie mogły uwierzyć, że narodowość wyznaczyła ich los. Aleksander Weisberg-Cybulski, austriacki naukowiec, który dostał się w ręce NKWD w Charkowie, wspominał, jak jesienią 1937 roku więzienie, w którym siedział, zapełniało się ludźmi różnych narodowości. We wrześniu rozeszła się pogłoska, że aresztuje się Litwinów, a potem, że Ormian. Nie mogliśmy pojąć, o co chodzi. Uważaliśmy za rzecz niemożliwą, by powodem represji GPU mogło być tak nieistotne dla przekonań ofiar kryterium jak ich przynależność narodowościowa. Ale stwierdziliśmy, że jednego dnia wszyscy więźniowie, których przywieziono, byli narodowości litewskiej, innego dnia ormiańskiej. W tych przypadkach chodziło o setki ludzi. Operacje narodowe nie przebiegały według jakiegoś ściśle wytyczonego planu. Nie istniały też wytyczne liczbowe dla organów NKWD dotyczące rozmiaru aresztowań, więc kiedy czekiści dostali zadanie mordowania Polaków i Niemców, mogli tylko w poszukiwaniu ofiar studiować spisy meldunkowe i listy osób posiadających paszporty zagraniczne. Technika ta posiadała jednak pewne ograniczenia, ponieważ do 1938 roku każdy obywatel sam decydował o tym, jaka narodowość widniała w jego dowodzie tożsamości. Dlatego lokalne organy NKWD miały pewną dowolność w wyborze ofiar. W niektórych regionach sekretarze partii załatwiali kwestie likwidowania mniejszości narodowych w ten sposób, że kazali rejestrować ich członków jako elementy obce społecznie. Ostatnie słowo miała oczywiście Moskwa. Jeżow, i prokurator generalny Wyszyński rozstrzygali w trybie albumowym, ilu ludzi ma zostać zamordowanych, a ilu deportowanych do obozów, akceptując nadsyłanie im z prowincji listy śmierci lub też je modyfikując. Jednego wieczoru rozstrzygali w ten sposób po losie tysiąca, dwóch tysięcy przypadków. 29 grudnia 1937 roku. Wydali w ten sposób wyroki śmierci na 992 Litwinów z obwodu Leningradzkiego. Ponieważ centrala w Moskwie nie dawała jasnych wytycznych, skala mordów osiągnęła rozmiary monstrualne. W początkach 1938 roku, kiedy fizyczna eksterminacja członków Partii i osiągnęła apogeum, Stalin Przedłużył czas trwania akcji przeciw nacjonalistom, ponieważ organy bezpieczeństwa nie wywiązały się jeszcze z innych swoich powinności. 31 stycznia nakazał on NKWD kontynuować do 15 kwietnia operację niszczenia grup szpiegów i sabotażystów wśród Polaków, Litwinów, Niemców, Estończyków, Finów, Greków, Irańczyków, mieszkańców Harbina. Chińczyków i Rumunów. Wszyscy aresztowani mieli zostać rozstrzelani, zarówno obywatele obcych narodowości, jak i narodowości rosyjskiej. Despota zarządził, by do 15 kwietnia rozstrzelano też kadrę Bułgarów i Macedończyków, zarówno obywateli obcych, jak i obywateli ZSRR. W operacjach narodowościowych ofiarą padło ponad 350 tysięcy osób. Z czego prawie 250 tysięcy zostało rozstrzelanych, co stanowi ponad 70% tych, którzy zostali wcześniej aresztowani. W trakcie trwania akcji wymierzonej przeciw Polakom aresztowano 144 tysiące osób. Można powiedzieć, że 1937 był rokiem czystek społecznych, a 1938 czystek etnicznych. Bilans przeprowadzonych operacji był przerażający. Jeśli wierzyć wewnętrznym statystykom NKWD, pomiędzy 1 października 1936 roku a 1 listopada 1938, organy bezpieczeństwa aresztowały 1 575 259 osób, z czego skazano

Do 1 listopada 1938 roku w operacjach przeciw mniejszościom narodowym ofiarą padło 328 tysięcy osób. Nikt nigdy się nie dowie, ile osób rzeczywiście straciło życie w trakcie czystek. Dane NKWD obejmują bowiem tylko okres do listopada 1938 roku i rejestrują jedynie ofiary skazane na karę śmierci przez trojki. To, co z początkiem 1937 roku rozpoczęło się jako krwawe samooczyszczanie się partii, doprowadziło do zorganizowanego mordu. Aż do zimy 1938 roku trwało torturowanie i mordowanie ludzi, a Stalin nie uczynił nic, by przerwać ten proceder. W 1937 roku świat wypadł ze swych kolein. Ta apokalipsa Narodziła się jednak w centrum władzy i przez nie była kierowana. Stalin i jego pretorianie nadzorowali przebieg działań i wywierali presję na lokalne organy partyjne i służby bezpieczeństwa, zmuszając je do ekstremalnej wydajności. Masowe mordy nie były dziełem lokalnych satrapów, którzy swoje strategie eksterminacyjne podpowiedzieli władzy centralnej. Było to dzieło Stalina, który w dodatku uważał, to, co wywołał za oczyszczającą burzę. Trwało uprzątanie ziemi ze śmieci raz na zawsze. Żaden terror nie był wystarczająco okrutny, by sprostać temu zadaniu. Odcinek dwudziesty dziewiąty. Dziewięć. Koniec masowego terroru. Koniec masowego terroru następował etapami. Na posiedzeniu plenarnym Komitetu Centralnego 18 stycznia 1938 roku Stalin po raz pierwszy skrytykował posunięcia, które popełniono przy wykluczaniu i aresztowaniu członków partii. Wydaje się, że tuż przed posiedzeniem plenum Stalin zdecydował, że Paweł Postyszew który do 1937 roku pełnił funkcję drugiego sekretarza Komunistycznej Partii Ukrainy, a potem został przeniesiony do Kujbyszewa na stanowisko szefa tamtejszej organizacji partyjnej, powinien odpowiedzieć za popełnione błędy. Współpracownicy Stalina zarzucili mu, że wykluczał z partii niewinnych ludzi i kazał ich obserwować. Postyszew nie pojmował, dlaczego ma odpowiadać za czyny, które zlecał z rozkazu Stalina. Z głównych sekretarzy komitetów rejonowych, z przewodniczących egzekutywy komitetów rejonowych, ubolewał Postyszew, prawie nikt nie okazał się człowiekiem godnym zaufania. Więc dlaczego się dziwicie? Mołotow dał mu natychmiast do zrozumienia, że Stalin nie chce słuchać takich odpowiedzi. Czy nie przesadzacie trochę? Towarzyszu Postyszew, Zapytał. Postyszew powołał się na zeznania i jakta śledztwa NKWD, które dowodziły winy aresztowanych. Kiedy zrozumiał jednak, że znalazł się w sytuacji bez wyjścia, zmienił zdanie i przyznał, że popełnił ciężkie błędy. Wkrótce potem został pozbawiony wszystkich funkcji, aresztowany i rozstrzelany. Przypadek Postyszewa nie stanowił końca wielkiego terroru, lecz był sygnałem dla funkcjonariuszy, że przynajmniej komuniści powinni być wyłączeni spod samowolnych represji. Stalin osiągnął bowiem swój cel. Nielojalni i niepewni funkcjonariusze zostali wykluczeni, a ich miejsca zastąpiła nowa elita ludzi chcących zrobić karierę. Teraz Stalin znów mógł sobie pozwolić na wielkoduszność. Bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia plenarnego w styczniu 1938 roku wykluczeni z partii członkowie zostali do niej przyjęci na nowo, a aresztowanych wypuszczono na wolność. Jednak masowy terror przeciwko elementom obcym społecznie i operacje przeciw mniejszościom osiągnęły na wiosnę 1938 roku swoje apogeum. Stalin dał odczuć Jeżowowi, że nie jest zadowolony z przebiegu operacji. Więzienia były przepełnione, a NKWD nie zdolne do sprzątnięcia pozostałych wrogów w wyznaczonym przez niego terminie. Ponad 100 tysięcy ludzi widniało na listach, lecz ich przypadki nie były jeszcze rozpatrzone. Stalin polecił Jeżowowi przyspieszyć pracę machiny śmierci. Do 15 listopada wszystkie przypadki miały zostać rozstrzygnięte, a ostatni wróg unieszkodliwiony. W tej sytuacji we wrześniu 1938 roku operacje narodowe przeszły w prowincjach pod kompetencje lokalnych trojek. To one miały decydować, kto będzie żył, a kto umrze. Jesienią 1938 roku w katowniach NKWD zamordowano jeszcze 72 tysiące osób, zanim 17 listopada Stalin ogłosił oficjalnie zakończenie akcji. Nigdy się nie dowiemy, co skłoniło Stalina do tych potwornych zbrodni. Czy on i jego otoczenie sądzili, że osiągną cel swoich marzeń, kiedy oczyszczą kraj z wrogów? Fakt, że terror trwał również w latach II wojny światowej, a nawet po jej zakończeniu, przemawia przeciw tej interpretacji motywów działania Stalina. Przypuszczalnie Stalin osiągnął po prostu to, co zamierzył. Nikt nie mógł mu się sprzeciwić. Funkcjonariusze drżeli ze strachu, a młodzi karierowicze byli posłuszni, ponieważ zawdzięczali wszystko śmierci starej elity. Źródła możliwego buntu zostały skutecznie unicestwione. Hanna Arendt skomentowała to tak. Przestrzeń życiowa pomiędzy ludźmi, która jest przestrzenią wolności, została radykalnie zniszczona. Jakież cele mógł mieć teraz Stalin i jego dwór? Przemoc nie powinna była stracić swojego niecodziennego charakteru, ponieważ jej efekt, czyli przerażenie, można osiągnąć jedynie za sprawą nagłości i zaskoczenia. Ci, którzy przeżyli, powinni przypominać sobie terror i pamiętać, że w każdej chwili może powtórzyć się to, co się działo. To nie czas, żeby wrzucać popów do więzień, Odparł w zimie 1938 roku szef Nowosybirskiego NKWD swojemu zastępcy, kiedy ten zapytał go, czy ma aresztować stu duchownych jako kontrrewolucjonistów. W grudniu 1938 roku został natomiast aresztowany szef Krymskiego NKWD, który kontynuował masowe egzekucje nawet po rozwiązaniu tamtejszych trojek. 28 i 29 listopada czekiści zamordowali jeszcze 770 ludzi. W Leningradzie przeżyło jednak prawie 10 tysięcy osób skazanych przez tamtejsze trojki na karę śmierci i oczekujących w więzieniach na swój koniec, ponieważ właśnie zniesiono wykonywanie wyroków śmierci. Wyszyński, najbardziej gorliwy i wierny siepacz Stalina, odkrył, że skazywano niewinnych ludzi. W obozach Kołymy w 1938 roku trojki rozpatrzyły 12 566 przypadków, wydając 5 866 wyroków śmierci. Badając przypadki skazywanych na więzienie, informował Wyszyński Stalina we wrześniu roku 1939, stwierdzono całą masę wyroków błędnych, które powoływały się na czyny ofiar, niestanowiące w żadnej mierze przestępstwa podlegającego karze. W jednym przypadku z powodu jednego jedynego zeznania świadka skazano na śmierć pięćdziesięciu ludzi. On Wyszyński usunął z urzędu prokuratora odpowiedzialnego za Ufrejon i wszczął przeciw niemu postępowanie karne. Czas masowych mordów się skończył i zdecydował o tym Stalin. W tym momencie wybiła też ostatnia godzina wykonawców wyroków. Dni Jeżowa były policzone, kiedy Stalin zakończył okres Jeżowszczyzny, jak w języku ulicy, nazywano czas bezprzykładnego terroru. Nikt nie domyślał się latem 1937 roku, że Jeżow popadnie wkrótce w niełaskę satrapy. Jeszcze w lipcu Stalin kazał mu nadać za zasługi order Lenina. A w październiku tego samego roku przyjąć jako kandydata do biura politycznego. Oficjalnie Stalin prezentował Jeżowo jako swego najwierniejszego współpracownika. W grudniu 1937 roku wysłał tego oddanego sługę na przymusowy urlop, by odpoczął od trudów mordowania. Na przyjęciu, wydanym na Kremlu dla deputowanych Rady Najwyższej, Stalin wzniósł nawet toast za organa bezpieczeństwa i ich szefa. Należy być wdzięcznym owym dziesiątkom tysięcy bohaterów, którzy każdego dnia poświęcali się swojej skromnej, pożytecznej pracy. Za wszystkich czekistów i za organizatora i szefa wszystkich czekistów. Za towarzysza Jeżowa. Stalin nie byłby sobą, gdyby ślepo ufał Jeżowowi. Jego również wystawiał na próby. W kwietniu 1938 roku zlecił mu dodatkowo, przekazując mu kierownictwo w Ludowym Komisariacie Transportu Wodnego, rozstrzelanie jego poprzednika, Pachomowa. Natychmiast rozeszła się pogłoska, że Jeżow popadł w niełaskę Stalina i tylko patrzeć jak upadnie. Czy Stalin sam rozpowszechnił tę plotkę? W każdym razie nie czynił nic, by ukrócić jej rozprzestrzenianie. Jeżow próbował jeszcze raz zademonstrować swoje oddanie Stalinowi, wdrażając gwałtowne represje w Ludowym Komisariacie Transportu Wodnego. Kazał aresztować i rozstrzelać naczelne kierownictwo, a zlikwidowanych zastąpił ludźmi z NKWD. Ludzie Jeżowa byli wszędzie, nawet w komitetach partii na prowincji. Tym razem Jeżow uczynił coś, czego nie powinien był zrobić bez pozwolenia Stalina. Sam zdecydował – o zamordowaniu przeciwników i zastąpieniu ich swoimi ludźmi. Jeżof nie potrafił znaleźć się w sytuacji wysokiego funkcjonariusza, któremu Stalin powierzył wielką władzę. Dał się ogarnąć mani wielkości i stracił nad sobą kontrolę. Krążyły plotki, że zaprasza przyjaciół i współpracowników na swoją dacze, gdzie urządza suto zakrapiane alkoholem przyjęcia, a w jego gabinetach Odbywają się orgie seksualne. Nawet w trakcie wyjazdów służbowych nie był w stanie powstrzymać się od picia dużych ilości alkoholu. W lutym 1938 roku podróżował w towarzystwie szefa NKWD Ukrainy, Uspieńskiego i wyższych oficerów służby bezpieczeństwa do Kijowa, by nadzorować wykonywanie rozkazów Stalina. Samowolnie zarządzał wtedy masowe aresztowania i podpisywał decyzję wyroków śmierci, nie rzuciwszy na nie okiem. Wszyscy widzieli, że Jeżow pił na służbie. Alkohol rozwiązywał mu język. Na przyjęciu w Komitecie Partii w Kijowie stracił nad sobą kontrolę. Chwalił się, że wszystko może, że ma w garści każdego i mógłby, gdyby chciał, w każdej chwili kazać aresztować wszystkich członków biura politycznego. Stalin dowiedział się o przechwałkach Jeżowa i o zmianie w jego stylu życia. Doniesiono mu też, że Jeżow przygotował dosię na temat członków biura politycznego. Wiosną 1938 roku Gwiazda Jeżowa zaczęła powoli gasnąć. W czerwcu 1938 roku, obawiając się o życie, uciekł do Japonii Henryk Liuszkow szef NKWD regionu Dalekiego Wschodu. Już w kwietniu został aresztowany i rozstrzelany jego zastępca, Moisej Kagan, a w maju Jerzow zakomunikował Liuszkowowi, że przewiduje się jego służbowe przeniesienie do centrali NKWD do Moskwy. Liuszkow zrozumiał natychmiast, co oznacza ten awans. Frinowski, zastępca Jeżowa, Chciał zresztą natychmiast aresztować Juszkowa, zanim ten w toku spodziewanego śledztwa zdradzi, co czynił on sam i podobni mu pracownicy aparatu terroru, lecz Jerzow zdecydował się chronić oddanego sobie funkcjonariusza. Radził Juszkowowi, by zanim zostanie aresztowany, zdecydował się na popełnienie samobójstwa. Krótko po tej rozmowie Juszkow uciekł do Mandżurii. Stalin podejrzewał, że Jerzow ostrzegł Juszkowa, już wkrótce Lęk stanie się też stałym towarzyszem Jeżowa. Wczesną wiosną 1938 roku zostali aresztowani jego najbliżsi współpracownicy z NKWD, Sakowski i Mironow. A na ich stanowisko Stalin wyznaczył w sierpniu Gruzina, Ławryntija Berję. Jeżow wpadł w panikę. Beria słynął bowiem z bezwzględności i braku skrupułów. Szybko więc, zanim Beria zdążył ich przesłuchać, wydał rozkaz rozstrzelania Sakowskiego, Mironowa i swoich innych przebywających już w więzieniu zaufanych ludzi. Beria spełnił oczekiwania Stalina. Kazał aresztować przyjaciół i współpracowników Jeżowa i dostarczył wodzowi raport o uchybieniach i błędach szefa NKWD. Jeżow próbował jeszcze odzyskać zaufanie Stalina. 23 września napisał do niego list, w którym przyznał się do popełnienia błędów oraz tego, że był otoczony zdrajcami i wrogami ludu, co jednak zbyt późno zauważył. Potwierdził również, że zaniedbał kwestię osobistej ochrony Stalina i biura politycznego. Daję moje bolszewickie słowo i zobowiązuje się przed KCWKP i towarzyszem Stalinem, że w dalszej pracy uwzględnię tę lekcję, którą otrzymałem, wyciągnę wnioski z popełnionych błędów i usunę błędy wszędzie tam, gdzie KC zechce mnie posłać, aby zdobyć zaufanie KC. Na to było jednak za późno. Gdy 14 listopada 1938 roku na wiele miesięcy zniknął szef ukraińskiego NKWD, Uspieński, chcący umknąć przed spodziewanym aresztowaniem, Dni Jeżowa były już policzone. Jeżowowi kazano napisać podanie do biura politycznego o ustąpienie z urzędu. 23 listopada wezwano go do biura Stalina, gdzie został wzięty w ogień pytań, a następnego dnia pozbawiono go wszystkich funkcji w NKWD. Wcześniej, w dniu święta rewolucji październikowej, Stalin uczynił w stosunku do niego wymowny gest wypraszając go w trakcie parady wojskowej z miejsca przeznaczonego na trybunach dla najwyższych funkcjonariuszy partii i władzy i każąc zająć to miejsce Beri Agonia polityczna Jeżowa ciągnęła się ponad rok. Stalin pozostawił go wprawdzie w biurze politycznym, lecz przestał dopuszczać go do spotkań w gronie swoich zaufanych. Pozbawiony wpływów i władzy Jerzow mógł teraz jedynie bezsilnie obserwować, jak jego zastępca, Dyskredytuje go w dowolny sposób. Beria przekazał Stalinowi wszystkie raporty, które Jeżow sporządził onegdaj na temat każdego z członków biura politycznego. Jeżow został też obciążony odpowiedzialnością za wszystkie mordy dokonane przez NKWD w ostatnich latach. Beria argumentował, że NKWD aresztowało częstokroć niewinnych ludzi, a informacje o prawdziwych wrogach i sabotażystach Jeżow zatrzymywał dla siebie. W grudniu Stalin otrzymał napisane na zamówienie doniesienie szefa partii Zorła, Bojcowa, który skarżył mu się, że czekiści wymuszali torturami na więźniach pożądane zeznania. Stalin odpowiedział, że analogiczne doniesienia otrzymał również z innych regionów i że Jeżow nie reagował na te sygnały. To właśnie stało się powodem, jak potem mówił Stalin, że Jeżow został zdjęty z pełnionej funkcji. Jeżow pił. I tylko sporadycznie jeszcze pojawiał się w Ludowym Komisariacie Transportu Wodnego. Każdego dnia spodziewał się aresztowania i osadzenia w Łubiance. Nic takiego się jednak nie działo. W styczniu 1939 roku wziął raz jeszcze udział w posiedzeniu biura politycznego, choć Beria w tym czasie aresztował jego brata. Kiedy w marcu 1939 roku otwierano 18 zjazd partii, Jeżow po raz ostatni pojawił się publicznie. Próbował nawiązać kontakt ze Stalinem, który nie chciał go przyjąć. Proszę, porozmawiajcie ze mną choć minutę, dajcie mi tę możliwość. Napisał na kartce, którą przekazano Stalinowi. Pomiędzy posiedzeniami Komitet Centralny obradował nad pytaniem, kogo z uczestników zjazdu można przedstawić do powtórnych wyborów. Stalin upokorzył Jeżowa. Czego ten mógłby dokonać, by uzasadnić swoją kandydaturę? Zapytał. Czy on Jeżow, nie chciał zamordować Stalina? Jeżow zbladł jak ściana. Głos uwiązł mu w gardle, kiedy przyznawał, że popełnił błędy, lecz jednocześnie zapewnił, że kocha Stalina bardziej niż własną żonę. Decyzję o dalszych losach jeżowa. Stalin pozostawił członkom KC, zaznaczając jednak, że on sam ma jednak wątpliwości. Jeżowa wykluczono z Komitetu Centralnego, pozostawiając go jeszcze Ludowym Komisarzem Żeglugi Śródlądowej. Kiedy jednak 9 kwietnia 1939 roku Stalin rozwiązał Ludowy Komisariat Transportu Wodnego, Jeżow został komisarzem bez komisariatu. Następnego dnia został aresztowany. W areszcie przebywał blisko rok, choć zeznał od razu na wstępie, że był szpiegiem w służbie polskich i niemieckich służb wywiadowczych. 26 kwietnia Beria przesłał Stalinowi protokół z przesłuchania, w którym Jeżow sam siebie poniżał. Zeznał również, akurat on, że był przyjacielem Polaków. Oto fragment tego protokołu. Kobułow. Podczas ostatniego przesłuchania powiedzieliście, że w okresie ostatnich dziesięciu lat działaliście w służbie wywiadowczej na rzecz Polski. Zatailiście jednak szereg innych powiązań szpiegowskich. Urząd Śledczy domaga się od Was prawdziwych i wyczerpujących wypowiedzi na temat tej okoliczności. Jeżow Muszę wyznać, że ja, kiedy składałem prawdziwe zeznania na temat mojej działalności na rzecz Polski, Istotnie przemilczałem przed Urzędem Śledczym swoje powiązania szpiegowskie z Niemcami. Kobułow. Jaki cel chcieliście osiągnąć, kiedy próbowaliście odsunąć uwagę Urzędu Śledczego od waszych powiązań szpiegowskich z Niemcami? Jerzow. Nie chciałem podczas przesłuchania ujawnić mojego bezpośredniego powiązania szpiegowskiego z Niemcami, zwłaszcza, że moja współpraca z niemiecką służbą wywiadowczą nie ograniczała się tylko do szpiegowania na zlecenie niemieckiej służby wywiadowczej. Organizowałem spisek antysowiecki i przygotowywałem obalenie władzy, które miało być realizowane poprzez ataki terrorystyczne na przywódców partii i rządu. Także były zastępca Jeżowa, Frinowski, wybrał metodę podpisywania wszystkiego, co mu w śledztwie podsunięto do podpisania. Jedynie inny zastępca Jeżowa, Jefim Jewdokimow, Aresztowany jesienią 1938 roku, przez pięć miesięcy wytrzymał tortury, zanim się załamał i zeznał to, co chciał usłyszeć Stalin. Stalin otrzymywał regularne informacje na temat stanu zdrowia Jeżowa. Po raz ostatni, 11 stycznia 1940 roku, kiedy Beria doniósł, że Jeżow ma bóle głowy i zapalenie płuc. Śmierć Jeżowa nastąpiła 3 lutego 1940 roku, kiedy w tajnym procesie Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego skazało byłego szefa NKWD na karę śmierci. W zasadnieniu wyroku głosiło, że Jeżow był przywódcą obcego sprzysiężenia w NKWD oraz zamierzał zamordować Stalina i Berię. Razem z Jeżowem stracili życie wszyscy jego współpracownicy – Ludzie z jego otoczenia, krewni, kobiety i dzieci, w sumie 345 osób. Jeżow przeklął prokuratora generalnego Wyszyńskiego, nazywając go sukiń synem i przestępcą, który wszystkie zbrodnie, jakie popełnił, zwalił na niego. On, Jeżow, nie popełnił żadnego przestępstwa, kiedy oczyścił NKWD z 14 tysięcy czekistów. Ale moja wielka wina polega na tym, że ja rzeczywiście niewielu z nich wyczyściłem na zewnątrz. Przed sądem odwołał zeznanie, że był polskim szpiegiem i prosił o to, by go nie męczyć, tylko spokojnie rozstrzelać. Kiedy wyprowadzano go z celi na rozstrzelanie, histerycznie krzyczał. Wleczony podoba ramiona przez ludzi NKWD, Został doprowadzony do piwnicy, gdzie stalinowski oprawca Wasilii Błochin strzałem w głowę zakończył jego życie. Tego samego dnia Stalin spotkał się z Mikojanem i Berią, by radzić o sprawach gospodarki państwa. Czy rozmawiał z Berią, świadkiem egzekucji Jeżowa o ostatnich minutach życia byłego szefa NKWD? Nigdy się tego nie dowiemy. Stalin jednak nie byłby sobą, gdyby o to nie zapytał. Jeżow stał się postacią niebyłą. Jego nazwisko zniknęło z wypowiedzi publicznych i oficjalnych tekstów. Również Stalin rzadko go wspominał. Konstruktor samolotów Aleksander Jakowlew wspominał, jak Stalin skomentował po wojnie wydarzenia minionego czasu. Jeżow to świnia, człowiek zdemoralizowany. Dzwonisz do niego do Komisariatu Ludowego, to ci odpowiadają, że poszedł do Komitetu Centralnego. Dzwonisz do niego do Komitetu Centralnego. Mówią ci, że poszedł do pracy. Posyłasz za nim kogoś do domu. Leży na łóżku pijany do nieprzytomności. Zamordował wielu niewinnych. Za to go rozstrzelaliśmy. Odcinek trzydziesty. Dziesięć. Formy represji. Ideę nie zabijają. I nie każdy, kto miałby ochotę kogoś zabić, jest w stanie wprowadzić w czyn wytwór swojej wyobraźni. Dopuszczający się przemocy ludzie, którzy znają się na zabijaniu, potrzebują idei tylko po to, by usprawiedliwić swoją chęć zabijania przed tymi, którzy nie zabijają. Ani Stalinem, ani jeżowem nie kierowały idea marksizmu, gdy wydawali rozkazy aresztowania, tortur i zabijania. Wprawdzie wielu wysokich funkcjonariuszy władzy uważało krwawy terror za działanie niezbędne, za chirurgiczny zabieg na ciele społeczeństwa, które mogłoby bez niego wymknąć się rządzącym spod kontroli, lecz przemoc stalinowska była możliwa tylko dlatego, że Stalin i jego otoczenie traktowali ją jako oczywiste narzędzie służące umocnieniu władzy. Przekonanie to wzięło się nie z tekstów europejskiego marksizmu, lecz z doświadczenia, i mentalnego ukształtowania sprawców Stalin używał przemocy Kalkulując na zimno swoje posunięcia Ponieważ grę ze śmiercią Uważał za element mechanizmu władzy Nie tracił nad sobą kontroli Nie cierpiał na depresję I nie ulegał halucynacjom Nie należy też zapomnieć Że dręczenie innych Sprawiało mu przyjemność Jedno jest pewne Wspominał w latach 70. XX wieku polski komunista Roman Werfel. Stalin był podły i podstępny. I to jak? Dam panu przykład. Na peryferiach Moskwy istniało osiedle wybudowane dla starych bolszewików, gdzie każdy z nich miał swój własny fiński domek. Niewielkich rozmiarów domek drewniany. W jednym z nich mieszkał Stalin, który wtedy żył jeszcze skromnie. A obok niego mieszkała Wera Kostrzewa. Wera stała kiedyś w ogrodzie i ścinała róże. Wtedy Stalin podszedł do niej i powiedział: Jakie piękne róże! Tego samego dnia Kostrzewa została aresztowana, a potem rozstrzelana. Stalin o tym wiedział. Kiedy jednak w 1944 roku nasza delegacja była u niego, zapytał nagle. Mieliście wśród siebie wielu tak mądrych ludzi, taka wera kostrzewa. Nie wiecie, co się z nią stało? Ktoś, kto zadaje cierpienia i zabija wielu, musi liczyć się z zemstą. Gwałt niszczy zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, lecz ostatecznie rujnuje także suwerenność sprawcy. Stalin nie mógł przestać działać metodą brutalnych represji. Bo gdyby ludzie przestali się bać, jego władza, władza despoty, byłaby zagrożona. Dlatego nie ufał kolejnym współpracownikom, otaczał się uzbrojoną ochroną, a swoje dacze kazał otaczać kilkoma rzędami płotów. Na przyjęciach zmuszał zaproszonych gości, by pierwsi kosztowali przygotowanych potraw, a personel domowy angażował osobiście. W pewnym momencie. Przemoc jako metoda działania Stalina znalazła uzasadnienie w fakcie, że ona właśnie była jedynym gwarantem jego samowładztwa. Stalin prawdopodobnie nie pojąłby zarzutu, że był pozbawionym sumienia przestępcą. Jak bowiem da się wyjaśnić, że wszystkie osobiście podpisywane przez siebie brutalne rozkazy przechowywał w swoim archiwum? Życiem Stalina był stan wyjątkowy. Dawał mu on możliwość przekształcenia sceny politycznej w scenę represji i przemocy. Można też powiedzieć, że Stalin był twórcą i beneficjentem stanu wyjątkowego, gdyż pozwalał mu on nie tylko terroryzować społeczeństwo, lecz także kontrolować i dyscyplinować swoich współpracowników. Jednak Stalin nie wykorzystywał represji wyłącznie do realizacji celów strategicznych. Zabijanie nie było dla niego żadnym problemem i gardził ludźmi, którzy wprawdzie mówili o potrzebie stosowania represji, lecz którzy woleli nie narażać się na konsekwencje wynikające ze stosowania gwałtu. Już podczas wojny domowej kazał palić wsi i rozstrzeliwać ludzi bez powodu, ponieważ znajdował upodobanie w stosowaniu przemocy wobec bezbronnych. Nigdy wcześniej nie był tak szczęśliwy, jak w latach wojny domowej, kiedy mógł być w pełni sobą. Istnieją słabe usze, stwierdził Stalin na przyjęciu z okazji rocznicy rewolucji październikowej w listopadzie 1938 roku, którzy boją się granatów, padają na ziemię i czołgają się. Tacy ludzie zasługują na wyśmianie. Tam, gdzie Stalin się pojawiał, pojawiała się zaraz przemoc. Powód mógł być najbardziej błahy. Krwawa zemsta, okrutne walki między poszczególnymi siołami – czy napady bantrabusiów nie były w czasach młodości Stalina niczym nadzwyczajnym? W takim otoczeniu przetrwać mógł tylko ktoś, kto sam był zdolny do użycia przemocy, ktoś, kto jeśli to było konieczne, potrafił odpowiedzieć przeciwnikowi taką samą kartą. Bez wsparcia sojuszników i protegowanych nie byłoby to oczywiście możliwe. Mężczyźni potrzebowali przyjaciół na których mogli polegać w każdych okolicznościach przede wszystkim wtedy gdy dopuszczali się mordów i przemocy w Gruzji ojczyźnie Stalina przyjaźń i honor znaczyły coś innego niż w centrum rosyjskiego imperium przywódcy bantrabusiów byli idolami Stalina nie tylko dlatego że działali wbrew autokratycznemu państwu i jego urzędnikom lecz również dlatego że w oczach dorastających chłopców Ucieleśniali ideał mężczyzny. Członkowie band byli zwycięzcami, którzy sprzymierzali się z innymi przeciwko swoim wrogom i bezwzględnie podporządkowywali się swym przywódcom. Ich poczucie wartości zależało od honoru, a ten decydował o statusie mężczyzny. W społeczeństwie honoru zdrada karana była pogardą lub śmiercią. Kto nie zdał egzaminu jako mężczyzna, tracił honor. Przestawał być mężczyzną. Stalinowskie pojmowanie władzy bliskie było honorowemu kodeksowi mafii. Urodziłem się w kraju Kamory, pisze włoski dziennikarz Roberto Saviano, gdzie zamordowano więcej ludzi niż gdziekolwiek indziej w Europie, gdzie interesy i brutalna przemoc łączą się z sobą w sposób nierozdzielny, a wartość ma tylko to, co niesie ze sobą obietnicę władzy, gdzie ciągle ma się wrażenie, że właśnie zaczęła się decydująca ostatnia walka. Tu nie ma żadnych widoków na pokój, na przerwę, by zaczerpnąć oddechu w tej wojnie, w której każde działanie może oznaczać koniec, a każdy problem staje się słabością. W wojnie, w której wszystko trzeba zdobyć samemu, tak brutalnej, jakby odrywano mięso od kości. Trzeba spróbować spojrzeć na świat oczami Stalina, a wtedy natychmiast to, o czym sami nigdy byśmy nie pomyśleli, stanie się normalnością. Nie inaczej było też z przyjaciółmi Stalina, którzy potrafili żyć stosując gwałt i przemoc. Ordzonikidze, Beria, Mikojan, Woroszyłow, Mołotow i Kaganowicz rozumieli, co w orbicie Stalina znaczy władza i człowiek z bronią. Tak bardzo przyswoili sobie styl działania dyktatora, działania poprzez przemoc i gwałt, że nie byli w stanie wyobrazić sobie niczego innego. 8 listopada 1938 roku, w rocznicę rewolucji październikowej, Woroszyłow tak skomentował fakt zwycięstwa Trockiego i Zinowiewa nad Stalinem w rozgrywkach wewnątrzpartyjnych po śmierci Lenina. Oni by nas wszystkich wymordowali. Bolszewicy byli ludźmi przemocy, którzy publicznie inscenizowali kult zabijania, obsadzając siebie w roli potężnych macho. Chętnie korzystali z rekwizytów militarnych w postaci wojskowych butów, czarnych, skórzanych kurtek, uniformów i kabur na pistolety. Wizerunek brutalnego macho wymagał też od nich brutalnego języka, a także odrzucenia tolerancji, współczucia i empatii. Tworzył się świat oprawców i ofiar. Kilka tygodni po egzekucji Zinowiewa i Kamieniewa, czekista Karl Pauker, który był dowódcą ochrony osobistej Stalina, demonstrował, jak błagało życie Zinowiew, prowadzony na śmierć do piwnicy, gdzie miał być rozstrzelany. Pauker kazał się wlec pod ręce dwóm czekistom i naśladował krzyki Zinowiewa: Słuchaj Izraelu, nasz Bóg jest Bogiem Jedynym. Wykrzykiwał Pauker z żydowskim akcentem i wznosił obie ręce w górę. Stalin i Jeżow pokładali się ze śmiechu, a kiedy Pauker powtórzył tę scenę, ubawiony Stalin, nie mając już siły, chwycił się za brzuch, prosząc, by czekiści przestali. Stalin kazał sobie przyprowadzać do swojego gabinetu aresztowanych, dawał wskazówki, jak należy ich traktować. Bił swojego sekretarza, poskrobyszewa, jak on mnie bił? Chwycił mnie za włosy i walił głową o biurko, opowiadał pisarzowi Aleksandrowi Twardowskiemu po śmierci tyrana. Bić, bić, pisał Stalin na marginesach przedkładanych mu raportów o aresztowanych wrogach ludu. Najbliżsi współpracownicy Stalina nie tylko przesłuchiwali oskarżonych więźniów, lecz nieraz również zmieniali się w oprawców. Jeżow na przykład Torturował i rozstrzeliwał ofiary. Swoim podwładnym nakazał, by przed egzekucją jagody, swojego poprzednika w NKWD, jeszcze go skatowali. W marcu 1939 roku w jego szufladzie znaleziono łuski od nabojów i naboje do rewolweru, każdy z wygrawerowanym nazwiskiem starego bolszewika, który zginął od tego naboju. Nikita Chruszczow, wspomina jedno ze spotkań z Jeżowem w 1937 roku. Na koszuli szefa NKWD widniały czerwone plamy krwi, krwi wrogów ludu, jak skomentował to Jeżow. Również Beria, następca Jeżowa, był zbrodniarzem pozbawionym skrupułów, który otaczał się psychopatami i sadystami, torturującymi i zabijającymi w jego imieniu. Zaufani Beris z Kaukazu, którym ten nadawał w NKWD wpływowe stanowiska, Bogdan Kobułów, Avksentij Rapawa, Juwelian Sumbatow, Topuridze, byli brutalnymi oprawcami, którzy nie cofali się przed niczym. Beria, jak wspomina jeden z jego podwładnych, instruował funkcjonariuszy NKWD: zanim wyślecie ich na tamten świat, dajcie im wpysk. Kobułów i jego pomocnicy wiązali skazanych sznurami. I bili rękojeścią rewolweru, zanim ich rozstrzelali. Przed egzekucją Roberta Eichego, wcześniej członka biura politycznego i szefa partii na Syberii, Beria kazał swym pomocnikom, Rodosowi i Esałowowi, zmaltretować ofiarę, a potem stał i patrzył, jak kaci bili skazańca drewnianymi pałami, jak go deptali i kopali, aż wypłynęło mu oko. Potem go zastrzelili. Beria mordował przeciwników i konkurentów, sam strzelał do ludzi, gwałcił nieletnie dziewczęta, lecz nigdy nie popełnił błędu, jakim było ukrywanie czegoś przed swym panem i mistrzem, Stalinem. Ten zaś umiał dobierać sobie takich ludzi. Jaki wybór mieli tacy ludzie jak Jefim Jewdokimow, Nikołaj Jeżow czy Ławrynti Beria? Mordowali dla Stalina i zarazem przejmowali grozą innych stalinowskich aparatczyków. Bez ochrony Stalina jego etatowi oprawcy byliby narażeni na zemstę elity partyjnej. Nikt nie użalał się nad losem Jeżowa, nikt nie tęsknił za Berią, kiedy Chruszczow kazał go zastrzelić w czerwcu 1953 roku. Stalin był genialnym strategiem. Dopóki kryminaliści i psychopaci zabijali w jego imieniu, dopóty nikogo nie musiał się obawiać. Ani swoich zaufanych, którzy czuli lęk przed czekistami, ani czekistów, którzy potrzebowali ochrony swego patrona, jak nikt poza nimi. Rewolucja bolszewicka była próbą podporządkowania, kontrolowania i przeobrażenia społeczeństwa imperium. Stalowe budowle i czołgi miały zastąpić chaty i ikony, a chłopi stać się komunistami. W warunkach stworzonych przez Stalina próba stworzenia nowego człowieka przez fizyczne zniszczenie ludzi starego systemu oznaczała zorganizowany masowy mord. Marzenie o nowym człowieku zmieniło się w koszmar. Chłopi stali się niewolnikami, a socjalizm zmienił się w ustrój despotyczny. Zakładałem, mówił Jakub Berman, który po II wojnie światowej należał do ścisłego kręgu przywódców Komunistycznej Partii Polski, że terror czasów wielkiej czystki jest zjawiskiem towarzyszącym poszukiwaniu wyjścia z niezwykle trudnej sytuacji międzynarodowej, w której znajdował się wtedy Związek Sowiecki i także zapewne skutkiem sprzeczności i wewnętrznego rozdarcia Stalina. Może również przejawem jego chorobliwej nieufności, która przyjęła formę zaburzenia psychicznego. Nie szuka mu sprawiedliwienia tej sytuacji, lecz akceptuje ją jako splot tragicznych okoliczności, które przyniosły w konsekwencji wiele ciężkich ofiar. Berman rozpaczliwie próbował dostrzec sens tych potwornych mordów, mówiąc sobie, że gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Wydaje się jednak, że nie miał siły, by uwierzyć w to, co codziennie sobie wmawiał. Ci, którzy przeżyli, chcieli mieć nadzieję, że szaleństwo, którego byli świadkami, służyło mimo wszystko jakiemuś wyższemu celowi. Nie każdy jednak znajdował pociechę w takim myśleniu. Po upadku Związku Sowieckiego Anna, pięćdziesięcio moskiewska architekt, z gorzką ironią oceniała miniony czas. Jej ojciec został rozstrzelany, Matka przebywała w obozie, a ona sama przeżyła piekło enkawudowskiego domu dla sierot. Jakiemu wyższemu celowi służył ten koszmar? Zło nas fascynuje, jest jak hipnoza. Istnieją setki książek na temat Hitlera, setki książek na temat Stalina, o tym, jaki był w rodzinie, jakie kobiety kochał, jakie pił wino, co najchętniej czytał. To interesuje do dzisiaj. Ulubione wino diabła, jego ulubione papierosy. Kim byli ci ludzie? Tamerlan, Chingis Khan, co to byli za ludzie? I te miliony ludzi, którzy byli podobni, tylko o wiele mniejsi, którzy dokonali strasznych rzeczy. Tylko niektórym z nich pomieszało się od tego w głowie. Wszyscy inni prowadzili zupełnie normalne życie. Całowali kobiety, jeździli autobusami, kupowali zabawki dla swoich dzieci. Każdy myślał, to nie byłem ja. Nie ja wieszałem ludzi za nogi i biłem tak, że z czaszki wypływał mózg i pryskał na sufit. Nie ja kłułem kobiety w sutki ostrym ołówkiem. To nie ja. To był system. Nawet Stalin. Nawet on mówił zawsze... Nie ja jestem tym, który decyduje, tylko partia. Do swojego syna powiedział: Ty myślisz, że ja jestem Stalin? Nie. Stalin to ten. I pokazał na swój portret wiszący na ścianie. Machina śmierci, diabelska machina działała bez przerwy. Dziesiątki lat. Logika była prosta i genialna. Ofiara i oprawca, a oprawca na końcu też stawał się ofiarą. Tego nie mógł przecież wymyślić żaden człowiek. Koło się kręci i nikt nie jest winny. Człowiek przez całe życie wybiera między dobrem a złem. Albo tykujesz kogoś łówkiem w sutek, albo ktoś robi to tobie. Odcinek trzydziesty pierwszy. Rozdział szósty. Wojny. Jeden. Ekspansja gwałtu. Koniec masowej eksterminacji ludzi nie oznaczał końca terroru. Terror zmienił tylko swoje oblicze, ponieważ zmieniły się układy na najwyższym szczeblu władzy. Stalin obywał się teraz bez ostentacyjnych egzekucji prominentów partyjnych, bo nie musiał już nikogo zmuszać do wykonywania tego, czego oczekiwał. Prawdziwa władza opiera się na sukcesach zaangażowanych w nią ludzi, którzy osiągają sukcesy dobrowolnie, bez gruźb, tortur i śmierci. Władza składa się z rutyny powtarzalnych sytuacji, w które poddani instynktownie czują, czego się od nich oczekuje. Sprawowanie władzy przez pojedynczego człowieka sporadycznie przynosi efekty, a dopiero dobrowolne i powtarzające się sukcesy dają rządzącemu poczucie, że może być pewien swej władzy. Podporządkowanie się tu i teraz przekształca się w podporządkowanie zawsze jeśli kiedyś, napisał Heinrich Popitz, o organizacji długotrwałej władzy, a zgodność postępowania w poszczególnych przypadkach tworzy zachowania normatywne. Władca oszczędza czas, ponieważ istnienie normy podporządkowania Zmniejsza wysiłki, które musi podejmować dla umocnienia swojej władzy. Nie musi on za każdym razem wydawać zarządzeń. Nie musi być nawet obecny, by realizowano jego wolę. Właściwe zachowanie jest wiadome, wypływa z konkretnej sytuacji. Sytuacja taka powstała we wrześniu 1939 roku, kiedy Nikita Chruszczow i mianowany marszałkiem w 1940 roku. Timoszenko pojechali do winników w pobliżu Lwowa, zajętych po zawarciu paktu Ribbentrop-Mołotow przez Armię Czerwoną. Wezwali wówczas na rozmowę lokalnego szefa NKWD, Michejewa. Zwrócili mu uwagę, że powinien lepiej pracować, bo nie widać efektów jego pracy. Michejew próbował się wytłumaczyć i wskazał na surowe środki represji, które właśnie zostały podjęte w jego rejonie. Chruszczow nie chciał słuchać usprawiedliwień. Co to za praca? zgromił go. Nikt nie został rozstrzelany. Dwa lata później, w kwietniu 1941 roku, Chruszczow zameldował Stalinowi, że w pobliżu Czerniowców 600 osób próbowało przekroczyć granicę, chcąc przedostać się do Rumunii. Żołnierze ochrony pogranicza zaczęli strzelać do uciekinierów i zastrzelili pięćdziesięciu z nich. Nikt nie wydał Chruszczowowi rozkazów, żeby działać tak, a nie inaczej. I nikt go nie zmuszał, by meldować Stalinowi, co się stało. Lecz wszyscy współpracownicy Stalina z jego bliskiego otoczenia wiedzieli, co do nich należy. Nie potrzebowali gruźb ani popędzania. Zresztą nie tylko oni rozumieli, co robić, żeby przetrwać. Także młodsi funkcjonariusze, którzy objęli urzędy komunistów zastrzelonych w 1938 roku, orientowali się doskonale, czego oczekuje od nich władza. Takiego dobrowolnego uznania władzy nie mógł oczekiwać reżim od społeczeństwa, ponieważ uczynił ludzi niewolnikami, nierównoważąc im braku wolności dobrobytem materialnym. Reżim despotyczny, który rezerwował gratyfikacje jedynie dla swoich funkcjonariuszy, a nie miał jej dla społeczeństwa, opanował umiejętność stosowania przymusu. Dlatego dyktatura stalinowska pozostała władzą panów nad niewolnikami, władzą, która zamknęła chłopów w kołchozach, a więźniów i osoby zesłane do obozów traktowała jak ludzi drugiej kategorii. Nawet po zakończeniu wielkiego terroru. Nie było roku bez akcji wymierzonych przeciw wrogom wewnętrznym, włóczęgom, cyganom, prostytutkom, chłopom, którzy uciekali, nie chcąc być wcieleni do kołchozów, ludziom bez pracy i prawa pobytu w danym miejscu. Takich najczęściej wydalano i deportowano na Syberię. W czerwcu 1940 roku władze stalinowskie wydały drakońskie prawo dyscyplinujące robotników zakładów przemysłowych. Kto spóźnił się do pracy lub zgoła nie stawił się wcale, musiał liczyć się z aresztowaniem. Tylko w czasie ośmiu miesięcy postawiono przed sądem w Leningradzie 150 tysięcy robotników, a do października 1940 roku w całym Związku Sowieckim skazano na kary więzienia za naruszenie dyscypliny pracy milion trzysta czterdzieści tysięcy robotników. 3 września 1940 roku prokurator generalny ZSRR Wiktor Boczkow poinformował Stalina, że sądy w wielu przypadkach orzekają łagodne wyroki, ale skutki wprowadzenia nowego prawa odczuwa się już w zakładach pracy. Dyrektorzy fabryk bez wahania zgłaszali sądom przypadki naruszenia prawa, nie chcąc zostać oskarżonym o